Zaczyna się słychać mnie, tak. Dobra, pozycja, dobra. Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam wspomnieć o jednym z tych seriali, które najbardziej kojarzą się z medycyną. Dr. House, który jeszcze parę lat temu bił rekordy popularności. W Stanach Zjednoczonych po początkowych latach transmisji tego programu zwiększyła się ilość chętnych osób na medycynę, a w ankietach kandydaci podawali jako powód zainteresowania tymi studiami bezpośrednią fascynację tym serialem. Niewątpliwie House MD to świetne widowisko. Jednak ile ono ma wspólnego z prawdziwą medycyną? Na pewno jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz. Oddział diagnostyczny, na którym pracują główni bohaterowie. Takiego oddziału standardowo nie ma w żadnym szpitalu. Wszyscy lekarze na wszystkich oddziałach zajmują się diagnozowaniem i leczeniem chorób, na których się znają. Jest nawet takie powiedzenie, że człowiek, który zna się na wszystkim, nie zna się na niczym. Tak samo można byłoby nazwać oddział, który zajmuje się leczeniem wszystkich jednostek chorobowych niezależnie od dziedziny medycyny. Nawet gdyby udało się zebrać na tyle wyszkolną kadrę, takie osoby, które by się nauczyły wszystkiego, to i tak miałyby one tylko i wyłącznie wiedzę teoretyczną, bez doświadczenia, także tak ważnego w wydiagnozowaniu chorób. A diagnozowanie to jest tylko pierwsza rzecz. Drugim krokiem jest leczenie choroby, które po rozpoznaniu prawie zawsze także House'owi się udaje, co jest w ogóle nieprawdopodobne. Dlatego, że nawet przy prawidłowym leczeniu bardzo często nie udaje się wyleczyć trudnych przypadków. Można co prawda znaleźć w internecie oddziały wielkich szpitali, które nazywają się oddziałem diagnostycznym, ale raczej zajmują się one diagnostyką obrazową i tylko nazywają się oddziałem diagnostycznym, bądź są to pododdziały zwykłe interne zajmujące się trudnymi przypadkami i nie mają one takiego charakteru działalności jak ten w serialu. Druga rzecz. Lekarze wykonujący wszystko. Żeby być w czymś dobry i robić to z dobrym wynikiem, to trzeba to robić cały czas. Nie wystarczy zrobić coś raz na studiach bądź na stażu, żeby potem to robić z dobrym wynikiem. Lekarze pracujący na oddziale House'a wykonują najróżniejsze zabiegi, od neurochirurgicznych do okulistycznych, pobierają krew i wykonują najróżniejsze trudne badania laboratoryjne, czym zajmuje się technik lub diagnosta laboratoryjny. Niczym patomorfolog analizują fragmenty tkanek, świetnie wykonują zabiegi ratownicze, niczym lekarz medycyny ratunkowej. Z kolei radiolodzy opisujący zmiany radiologiczne praktycznie w tym serialu nie istnieją, bo tym także zajmuje się cały czas ta sama ekipa House'a. Czasem okazuje się, że są też specami od takiej egzotyki jak np. hipnoza. Praktycznie każda z tych czynności w prawdziwym świecie byłaby wykonywana przez innego specjalistę. Włamywanie się do domów. Oczywiście lekarze są też świetnymi prywatnymi detektywami, znawcami domowej toksykologii i znają zawartość większej ilości produktów spożywczych i wszystkiego mogącego zawierać toksyny. Potrafią także przekonać dozorcę do otworzenia drzwi obcej osobie, a w razie czego rozmontować zamek lub znaleźć ukryte przejście w ścianie. Nieprawdopodobne jest to, że ci lekarze jeszcze nie siedzą w więzieniu, w kraju, w którym pozwy na lekarzy są jeszcze częstsze niż w Europie i dotyczą często także błędów proceduralnych, a nie leczniczych. Punkt czwarty. Bardzo wymyślone jednostki chorobowe, zdarzające się jednak trochę zbyt często, np. neglerioza, czy wrodzona obojętność na ból z anhydrozą, o pięknym angielskim skrócie CHIPA. W całej historii udało się zdiagnozować tylko kilkaset takich przypadków tych chorób, które czasami są omawiane w serialu, a ci pacjenci i tak trafiają do doktora House'a. A co jeszcze bardziej nieprawdopodobne, często udaje mu się ich prawidłowo zdiagnozować, jak i także dobrze leczyć. W prawdziwym świecie, według Stefanii Podkowskiej, która jest ekspertką z National Organization for Rare Disorders, zdiagnozowanie rzadkiej choroby trwa średnio 7 lat od wystąpienia pierwszych objawów i polega na wieloletnich badaniach, konsultacjach i wykluczeniach kolejnych diagnoz. Nie ma czegoś takiego jak specjalista od chorób rzadkich, jakim jest Dr. House w tym serialu. Punkt piąty, czyli objawy chorób. Często w serialu manifestacją danej choroby na początku jest jeden z jej najrzadszych objawów. Natomiast dynamika rozwoju objawów to często w ogóle bajka. W pierwszych scenach standardem jest, że człowiek startujący z praktycznie zupełnie zdrowego stadium nagle rozwija w bardzo krótkiej chwili poważny objaw, jak np. jakiś obrzęk, duszność, utrata przytomności czy zachluśnięcie się krwią. A w czasie diagnostyki, kiedy aplikują pacjentowi nowe leczenie, to znajdują zupełnie nowy, poważny objaw, który przeczy poprzedniemu rozpoznaniu. Na przykład znajdują pajączki naczyniowe na brzuchu, które świadczą o niewydolności wątroby. Kliniczna manifestacja takich chorób, chociażby stanów jak niewydolność wątroby i pajączki naczyniowe, to naprawdę późny etap jej uszkodzenia. I nie ma mowy, żeby w krótkim czasie pacjent rozwinął takie objawy. Tym bardziej, że przy przyjęciu pacjent ma robiony standardowy zestaw badań, który mówi, czy wątroba jest uszkodzona, czy nie. Punkt 6. Zła kolejność badań. Często zaczynają od tych najdroższych, radiologicznych. Do tego robienie badań później, tych, które powinny być zrobione już na samym początku przy przyjęciu pacjenta. Forman przed chwilą zaproponował trombocytozę, co zamierza potwierdzić, mierząc ilość płytek we krwi. Tylko że ten pacjent już dawno powinien mieć zrobione takie badanie przy pakiecie razem z innymi przy przyjęciu, a już na pewno przed innymi zabiegami inwazyjnymi, które już w tym odcinku miał robione. Warto jednak wspomnieć, że przedstawiony tutaj został ważny problem. W Stanach Zjednoczonych na niepotrzebną i niekonieczną diagnostykę idą miliardy dolarów rocznie i są tam organizowane kampanie w celu zmniejszenia ilości robionych testów, które według towarzystw naukowych są po prostu niepotrzebne. W krajach mniej zamożnych jak Polska zlecenie takiej ilości badań skończyłoby się zostaniem skarconym przez szefa, nie mówiąc już o tym, że pacjent na wykonanie takiej ilości badań musiałby czekać bardzo długo. Punkt 7. Ilość lekarzy na pacjenta. Na to chyba każdy zwrócił uwagę. Co prawda w niektórych odcinkach House i jego lekarze przyjmują w poradni, ale i tak lwia część ich czasu poświęcana jest tylko i wyłącznie na leczenie jednego pacjenta. W prawdziwym świecie niemożliwe byłoby tracenie czasu tak wielu tak świetnych specjalistów tylko i wyłącznie w takim celu, żeby leczyć jedną osobę. I don't know. I'll arrange to have you transferred to a neurologist. A neurologist? Don't you have some famous diagnostics guy? What's he doing? Punkt 8. Doktor House jest sławny. A przecież doktor House nie pisze książek, nie występuje w telewizji, ani też nie pisze artykułów naukowych, nie ma wysokiego stopnia naukowego. A mimo to w serialu jest wielokrotnie wspomniane, że jest uznawany za jednego z najlepszych diagnostów na świecie. Jest sławny nie tylko wśród lekarzy i osób związanych z medycyną, ale także w ogóle w świecie, że tak powiem. Nie ma czegoś takiego naprawdę jak obiektywny ranking lekarzy, w którym mierzona jest ilość postawionych diagnoz. A lekarze raczej zdobywają sławę i popularność w środowisku przez prezentowanie przypadków na konferencjach i publikację badań, czego House w serialu nigdy nie robił, nie było nigdy pokazane, chyba tylko raz. Punkt 9. Podejście do pacjentów. Doktor House jest to serial komediowy i wiele śmiesznych sytuacji opiera się na jego ciętych ripostach względem swoich pacjentów. Jednak w rzeczywistości chyba nikt z nas nie chciałby trafić do lekarza, który codziennie daje popis swojej ksenofobii, rasizmowi, homofobii oraz braku poszanowania dla każdej grupy społecznej. House także zniechęcał swoich pacjentów do wiary, a nie na tym polega rola lekarza. House nawet naraża czasami zdrowie swoich pacjentów na niebezpieczeństwo dla udowodnienia słuszności swojej diagnozy i dawał czasami po sobie poznać, że cieszyłby się, gdyby pacjent miał pogorszenie zdrowia, tylko dlatego, żeby udowodnić słuszność jego diagnozy. House także, mimo że był szefem zespołu opiekującego się jednym pacjentem, to nigdy z nim nie rozmawiał, nigdy go nie odwiedzał. Przychodził dopiero pod sam koniec odcinka, żeby postawić prawidłową diagnozę. Twórcy tłumaczą, że House w ten sposób chciał bardziej obiektywnie ocenić pacjenta, nie rozmawiając z nim, tylko słuchając faktów o nim. W prawdziwym świecie taka sytuacja jest niedopuszczalna, nawet pod względem prawnym. To znaczy lekarz prowadzący musi każdego dnia badać swojego pacjenta i uzupełnić dokumentację z tego, a ordynator także każdego dnia w czasie obchodu ze resztą zespołu ogląda swojego pacjenta. W dzisiejszej dobie pozwów lekarskich doktor House nie dostawałby tylko bardzo częstych nagan od dyrekcji, ale bardzo szybko znalazłby się w sądzie. Jest pewien lekarz, który ocenił medyczny poziom każdego odcinku i można to sprawdzić na jego stronie internetowej, do której link tutaj podaję. A wy, co sądzicie o doktorze House'ie? Jeśli macie ochotę, podzielcie się swoją opinią ze mną w komentarzu. Cześć, do następnego odcinka.